To mieszkanie to jest świetny patent na to, jak wykorzystać starą, niepotrzebną nikomu wcześniej przestrzeń. To według mnie był jakiś stary schowek na szczotki, który właściciel sprytnie wykorzystał na dole na część sanitarną i na górze na łóżko. To jest świetny biznes do tego, żeby wynajmować to na krótki termin turystom. Chcieliśmy się przekonać, czy na pewno to mieszkanie ma 2,5 metra. Zmierzyliśmy go i jest troszkę więcej. Jakieś 0,2 metra jest większe, czyli ma jakieś 2,7. Tutaj każdy centymetr tego mieszkania jest zagospodarowany. U góry się śpi. I tutaj się przebywa. A tutaj mogę po prostu popracować. Natomiast na dłuższą metę nie wiem, czy bym mógł w czymś takim mieszkać, ponieważ tutaj nie ma w ogóle światła słonecznego, wszystko jest światłem sztucznym. No i jest też dość mała przestrzeń. Jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, jest turystą, no może tutaj wszystko bardzo szybko ogarnąć. Koszty zrobienia i przygotowania takiego mikroapartamentu ja oceniam na kilkanaście tysięcy złotych. I wydaje się to bardzo mało, natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Takie mieszkanie musi mieć swoje media, swoje piony, swoją wentylację, bo bez tego nie będzie można funkcjonować w takim lokalu. I trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, na przepisy przeciwpożarowe, żeby była odpowiednia możliwość ewakuacji i no, możliwość bezpiecznego przebywania w tym miejscu. Też WC od razu, na którym zaraz siądę i pokażę Wam, ile jest tak naprawdę miejsca. Powiedziałem Wam, że pójdę tam, gdzie król chodzi piechotą, więc siadam tutaj na WC, jest miejsce. Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby WC było połączone z prysznicem tak naprawdę i tą higieną, nawet ręcznik jest. No ciekawe jest to rozwiązanie, że tu mamy kafelki, tu mamy WC, tu mamy prysznic, wodę i tak dalej. Bardzo ciekawe rozwiązanie. To też może być część kuchenna. Tutaj mamy oczywiście miejsce, gdzie mogę umyć ręce, przygotować. Tutaj są jakieś talerze. A tutaj jest mikrofalówka, więc typowo po studencku można zrobić pizzę. Natomiast nie ma tutaj żadnej kuchenki gazowej czy węglowej, no bo chyba się wszystko sfajczyło. Noc w takim przybytku kosztuje 85 zł. Biorąc pod uwagę 50% obłożenia miesięcznego, można zarobić rocznie na tym biznesie nawet 15 tysięcy złotych. To stanowi wartość tej nieruchomości, jakbyśmy liczyli ją metodą dochodową, że ona jest warta każdy metr ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc to jest naprawdę, wydaje się, dobry biznes. Tylko skąd wziąć takie nieruchomości? Teraz nie można ich kupić, bo nie ma takich ofert na rynku. Trzeba być właścicielem kamienic, właścicielem innych nieruchomości i takie coś można sobie samemu zagospodarować. Dobra, to teraz będzie test spania. Zobaczymy, jakie są tutaj warunki. Trzeba iść trochę do góry. Jest tutaj telewizor oczywiście, dla miłośników internetu, cztery kreski, jest zasięg. Metrażowo jest ok, czuję się trochę jak w kabinie samolotowej albo gdzieś w kajucie. Na tyle jest fajnie, że z jednej strony widzę, są lustra, są palmy jakieś, więc czuję się trochę jak na wakacjach. No myślę, że tutaj można się wyspać, jeżeli się tak przyjeżdża na jeden dzień, góra, dwa. Można odpocząć, no jest też w miarę cicho, bo jest wygłuszone wszystko. No i myślę, że takie miejsca też miałyby bardzo dobre zastosowanie dla pracowników być może korporacji, czy też niektórych firm, gdzie na dole by się pracowało, tam by były biurka, u góry ludzie by wchodzili i by spali od razu i 24 godziny na dobę byliby w swojej pracy. No bardzo to ciekawe rozwiązanie, być może to podpowiadam niektórym pracownikom HR-u. Kto wie, to jest dla Was. Żeby na tym zarabiać, trzeba mieć kogoś, kto się będzie tym zajmował, tak zwany operator. I albo to będzie Wy, ale to się może nie opłacać samemu, albo to będzie firma, która będzie miała swoją recepcję, swój odbiór kluczy i będzie pilnowała porządku i czystości w tym mieszkaniu.